Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja oczywiście jestem Muski i witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj mamy piątek, więc porozmawiamy sobie tym razem o Gothicu. Ostatnio był materiał o Gothicu, więc znowu Gothic, tym razem Gothic 3 i dlaczego on był rewolucją w świecie gier komputerowych. Tego dowiecie się z tego materiału. Także rozsiądźcie się wygodnie i oglądajcie oraz słuchajcie uważnie tego, co powiem. Zapraszam do oglądania. Nawet bogowie nie wiedzą, co nas czeka w przyszłości. Zapewne duża część z was, grając w trzecią odsłonę serii Gothic, bardzo narzekała na liczne błędy techniczne, kiepską optymalizację oraz historyczne niedociągnięcia, jak chociażby watras z innym kolorem skóry. Wszystko to miało miejsce, owszem. Jednak ta odsłona pokazała coś, czego do tej pory nie było na rynku gier. W tamtych czasach każda gra posiadała ekran ładowania, jednak nie Gothic 3. Gothic 3 posiadał naprawdę ogromny oraz zróżnicowany świat wypełniony różnoraką zawartością. Był on wczytywany cały naraz przy wchodzeniu do gry, stąd niskie klatki na sekundę oraz liczne dropy czy też crashe. Żadna gra czegoś takiego nie posiadała. The Elder Scrolls czy Wiedźmin przy wchodzeniu do nowych budynków czy zmienianiu lokacji ku naszym oczom pokazywał się oczywiście ekran ładowania. Wątpię, by jakaś gra do 2006 roku posiadała coś takiego jak Gothic 3. Do teraz się to bardzo rzadko spotyka. Zwykle te ekrany ładowania są teraz ukryte za przerywnikiem filmowym czy inną wstawką. Więc jakby na to nie spojrzeć, mieliśmy wtedy rewolucję. No dobra, ale jak działały teleporty? W końcu trwało to dłuższą chwilę. Czy wtedy gra się wczytywała? Podczas używania cudownych tamburynów teleportacji, gra się zacinała ze względu takiego, że musiała przenieść naszą postać na inną część tej ogromnej mapy. Jedyne co się wczytywało to tekstury oraz postacie, do tego zmiana muzyki, ale to mniejsza. Także nie było to stricte wczytywanie, tylko długie przenoszenie bezimiennego z jednego miejsca na drugie. Wtedy mieliśmy słabe sprzęty i trwało to wiele długich minut. Teraz bez problemu można ten efekt osiągnąć w parę sekund. Co jest oczywiście niezbitym dowodem na świat bez ekranów ładowania. Poza tym Gothic 3 oferował nam niesamowicie żywy świat. Trochę bardziej sztuczny niż w dwóch pierwszych odsłonach, ale jednak. Miasta wypełnione są różnymi postaciami, a każda z nich ma swoje funkcje podczas dnia i nocy. Do każdego NPC-ta było napisane masę skryptów, a to też obciążało nasze biedne komputery. To również było niesamowite, gdyż swoje czynności wykonywały nawet postacie, które są do nas wrogo nastawione i atakują nas od razu, jak bandyci czy chociaż borkowie. Fenomenalna sprawa. Zwykle w grach tacy wrogowie krążą w kółko bez celu i czekają, aż główny bohater skróci ich męki. Dodajmy do tego, że sposób prowadzenia fabuły był inny niż we wszystkich grach. To my decydowaliśmy, gdzie może się udać bezimienny. Jedyna bariera to ta z ciężkimi wrogami, choć nawet to dało się obejść. Grę mogliśmy ukończyć tak jak chcieliśmy, w jaki sposób chcieliśmy, zdobywać reputację czy też nie, zdradzać sojuszników i podejmować różne wybory. To wszystko doprowadzało nas do jednego z trzech zakończeń, jednak jak wiemy każdy z nich mogą mieć parę wariantów. Dokładnie tak samo było to zrobione w pierwszym Wiedźminie, aczkolwiek on ukazał się rok po premierze Gothica 3. Znienawidzony bądź po prostu słabszy Gothic 3 miał być lepszy. Bardziej zoptymalizowany, oferować spójniejszą historię oraz oferować więcej ciekawej zawartości. Niestety jak wszyscy wiemy, bądź też nie, Joad uniemożliwił to pieranie bajc i nakazał jak najszybciej wydać tę produkcję. Ustawił datę premiery, a twórcy zrobili wszystko co tylko mogli, aby dopracować tę grę. Taki bonus. W grze miały również znaleźć się konie, na których mogliśmy podróżować oraz walczyć. Podobno też przejmowanie miast miało wyglądać z lekcza inaczej, ale to już historia na zupełnie inny materiał. Taka mała ciekawostka na koniec. Gothic 3 używa autorskiego silnika, jakim jest Genome Engine. Ten nowy silnik jest już od tego czasu używany w każdej produkcji odpierania bajc. Każdy Ryzen oraz każdy Alex z niego korzysta. Pytanie. Czy kolejna odsłona Alexa oraz jakakolwiek nowa gra od tego studia będzie również z niego korzystać, czy w końcu stworzą coś nowego? Przekonamy się na pewno kiedyś. A więc drodzy widzowie, co wy uważacie o trzeciej odsłonie Gothica? Jest tak zła jak mówią, czy jednak lubicie w nią czasem popykać i polatać po tej Myrtanie, Nordmarze czy Warancie? Napiszcie w komentarzach, są one oczywiście wasze, z chęcią coś poczytam i wdam się z wami w jakąś ciekawą dyskusję. W tym materiale to już będzie na tyle, jednak jeszcze nie odchodźcie, poczekajcie, zalajkujcie go, gdyż bardzo mnie to motywuje do dalszej pracy oraz rozwija ten kanał, nawet nie wiecie jak bardzo. Zasubskrybujcie oraz walnijcie w dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnego innego materiału na tym kanale. Cóż, ja się będę z wami żegnał, ale zobaczcie jeszcze inne filmy, gdyż one są tak samo dobre jak ten o Gothicu. Cóż, na razie, do widzenia i czołem, panie i panowie.